Witam serdecznie, wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Hero Zero na świecie 24. Dzisiaj parę spraw sobie pogadamy, ale oczywiście dla was to będzie oczywiście najważniejsze, to jest konkurs. Mam oczywiście dla was do rozdania 30 oponek. Oczywiście to trzeba zrobić, żeby wygrać oczywiście 30 oponek. To się oczywiście dowiecie za kilka minut, bo na razie chciałbym, żebyście obejrzeli troszeczkę odcinek zamiast zobaczyć, że jest konkurs, a potem wezmę udział i możecie sobie pójść, więc troszeczkę tak, nie, tu może w razie czego kamerkę przestawimy. W razie czego to za kilka minut powiem, co trzeba zrobić oczywiście na konkursik. I w razie tak, kilka spraw oczywiście do omówienia. Dużo z was mówiło osób, że dużo osób mówiło o kryjówce, jaką trzeba mieć kryjówkę zbudowaną. Więc mówię wam, że taką mniej więcej trzeba mieć kryjówkę zbudowaną. Na pierwszym piętrze oczywiście ja mam kryjówkę centralną, generator i jednostki ulepszające ataki botów. Dlaczego generator i kryjówka? Bo jeżeli tak sobie zbudujecie obok siebie kryjówkę i generator, dostajecie dodatkowe procenty na z pozyskania na przykład monet do doświadczenia, bo generator są bardzo dużo OP i dają wam dużego boosta, sorry. W drugim piętrze znajduje się tutaj dwa laboratorium wiedzy. I teraz tak, najważniejsza rzecz. Generator musi być na środku. Nie możecie dać z prawej strony lub lewej strony, bo tylko jeden laboratorium będzie działał ten bonus. Bo jak dałem wcześniej na prawą stronę, to tylko jeden laboratorium dawał mi bonus, a drugi nie dawał bonusu do generatora, bo pisze bonus gromadza dzięki generatorowi tam 30% przykładowo, więc musiałem niestety przenieść na środek, więc polecam wam oczywiście generator dać na środek, żeby potem nie było. I wtedy dostajecie tam dodatkowe oczywiście procenty na pozyskanie oczywiście dodatkowe expa. Na trzecim piętrze mam zbudowane dwie fabryki ataki botów. Skracenie oczywiście budowania i warsztat. Warsztat oczywiście jak najwyższym poziomie musi być. Jeżeli ktoś bardzo napisze dlaczego, to dostaniecie oczywiście z niego modyfikację, która wam oczywiście da umiejętności. Tym więcej procentów, to tym lepiej. I polecam też oczywiście, jeżeli jesteście drużynie, polecam na przykład drużynie, jak ktoś jest przywódcą czy doradcą, napisać dla osób członków, żeby też podwyższali warsztat, bo jeżeli ktoś inny będzie podwyższał warsztat, to tam drużyna dostanie tam chyba ćwierć procent do bonusu do tej drużyny. Czyli zamiast 30 dostaniecie 37, jak teraz ja mam ogólnie. Więc radzę wam oczywiście warsztat jak największy poziom zbudować. I na czwartym piętrze to na razie nie, tutaj może większość nie mieć, ale ja sobie zbudowałem oczywiście bar sportowy, żeby mieć oczywiście więcej punktów doświadczeń w misjach albo w pojedynkach. Chodzi mi o tych zadaniach dodatkowych. Ale to się nie uznaje, w razie czego teraz mówię. Albo w zadaniach zwyczajnych, lub kryjówka. Chyba nie wiem, czy kryjówki też na to działałem, więc najwyżej to tylko. A nie, przepraszam, tylko na misję, no bo teraz przyczyna za misję, więc za misję oczywiście dostajecie więcej expa i to właśnie ja polecam mieć ten bar sportowy. Mimo to, że się długo buduje, bo na pierwszym poziomie 2 dni, a na trzecim, Boże, na drugim poziomie 3 dni. Ale, no, wiecie, lepiej mieć więcej expo niż nie mieć więcej expo. Potem tak, kolejna sprawa. Nie budujcie nigdy boże, nie generatorów. Nie budujcie kopalń. Jeżeli ktoś powie, dlaczego? Kopalnie nie są nieopłacalne. Bo na przykład dostajecie 3000 zeonitu i 1500 superklejów w 3 godziny. A przykładowo, jak masz 6 obotów, to bardziej nie możecie zrobić za 6 walk przykładowo, bo nie wiem ile możecie mieć obotów. Ja mam 12 oczywiście. Możecie sobie teraz porównać, ile dostajecie zeonitu, kleju. Nieważne, mniej w pojedynkach. Liczy to się, że dostajecie o wiele więcej. I patrzcie se, jak szybko ten klej i zeonit leci. Jak sami widzicie, już o chyba mniej niż pół minuty zrobiłem prawie 15 tysięcy zeonitu i 5000 kleju. Przypadkowo jak będziecie mieli właśnie, że będziecie mieli szansę na przegraną, to zużyjcie tylko maksymalnie 3, no głoda 4, ale nie polecam 2-3 boty, jeżeli nie to odświeżajcie, a jak nie to przegracie to 10 minut, będziecie mieli cooldowna i wtedy
Tymczasem możecie się zaprodukować oczywiście boty kolejne, bo za przeganiać trzeba czekać 10 minut, więc polecam coś skraftować na 10 minut, czyli pobudować oczywiście fabryki. Więc mam nadzieję, że Wam pomogę trochę w kryjówkach. Jak ktoś nie wiedział, co i jak rozbudować kryjówkę, to oczywiście zapraszam na live. Oceniam oczywiście wszystko, co od postaci do kryjówek do drużyn. Więc jeżeli będzie ktoś chciał oczywiście ocenkę, to zapraszam serdecznie. Bo oczywiście, jak informowałem wcześniej na ankiecie w YouTubie, nie będzie live'ów w tym tygodniu. No bo napisałem, że znów ponownie muszę jechać do szpitala. No cóż, rodzina ważniejsza. Dobra, no to oczywiście przechodzimy oczywiście do konkursu, więc co trzeba zrobić, żeby wygrać oczywiście 30 oponek z Biedronki. Oczywiście jest przesłana na Biedronce oponkach. Dobra, no to tak, standardowo zostawienie suba, w razie czego mogę oczywiście podać link do kanału, jeżeli ktoś chce dać od razu suba. Zostawić oczywiście łapkę w górę, bo jeżeli ktoś nie zostawi łapkę w górę, nie, bo często osoby, którzy mi tu zgłaszają, a dają suba, a nie dają lajka, więc ja będę oczywiście sprawdzał, kto nie dał łapkę w górę. Jeżeli oczywiście chcesz wygrać, jeżeli nie chcesz, to nie musisz. Ja tam nikogo nie zmuszam do zostawienia suba lub lajka, to jest wasza decyzja, czy chcecie wygrać, czy nie chcecie wygrać. Możecie oczywiście napisać do kilku zwycięzców, którzy tam wygrały w Herozero na P22. Oczywiście są konkursy. Nie są oszukiwane, daję oczywiście do godziny 6 maksymalnie godzin, najwyżej 24, jeżeli ktoś nie ma go cały dzień, bo raz mi się zdarzyło, że musiałem czekać 24 godziny, ale dostał nagrodę. I oczywiście napisanie komentarzu, chcę wygrać oponki. Albo po prostu chcę wygrać oponki, więc po prostu coś związane z oponkami, że chcę wygrać lub wygram oponki. I oczywiście napisanie swojego niku. I to tyle. No to cztery rzeczy. Oczywiście standardowo zostawienie suba, lajka, komentarze, że chcę wygrać oponki i swój nick, żebym potem wiedział, kto osoba wygra. I co? I to chyba tyle z konkursu. Przechodzimy oczywiście do następnych następnych informacji. W mojej drużynie prowadziłem oczywiście system punktacji. System punktacji polega na tym, że za punkty, czyli za mordki, wymieniacie za nagrody. Możecie oczywiście mieć podpis na Steamie, Facebooku, Instagramie czy coś. 20 za jakieś tam rozmowy, kilka godzin czy coś tam wystarczy. Jakieś spełnienie, kilka meczów w LoLa, Brawlstarsa, nie tak dwóch godzin czy coś. Odcinek ze mną, możecie mieć odcinek, oczywiście odcinek ze mną mieć, albo streama ze mną mieć z HDZero, jak ostatnio z tym polskim pelikanem było, albo za 100 mordek możecie sobie kupić 30 oponek, czyli na przykład zużywacie 100 mordek, a kupuje wam 30 oponek. Bo już tam jedna osoba kupiła sobie podpis, tak, chciałem na streama, oczywiście zrobiłem podpis. Tak, nie wiem, w przeciągu 15 minut dałem mu podpis, jest zadowolony. Jeżeli chcecie, możecie napisać do kino, dostał ode mnie podpis i co? U mnie właśnie, jak mówię, zawsze jest system punktacji. Na P22 też było i tutaj macie nawet informację, co można mieć za zdobycie mordek. I to chyba tyle, co mniej więcej, bo dużo osób pytało, jakie mam notatniki, no więc możecie sobie na przykład, nie wiem, zobaczyć topkę donatorów, boże, topkę oponkarzy. Ile tam dał, czy coś. Opis to wiecie jaki to. Jeżeli będzie ktoś chciał do drużyny, no to macie tutaj wymagania. Drużyna postanowiła, żebym zmniejszył oczywiście ilość poziomu zdobytego, więc musieliśmy mieć 70 poziom, bo zostawiłem przy 90, ale ze względu na to, że moja drużyna cisnęła mnie, że no, chciałem, żeby dali od 60 poziomu, ale chciałem mieć już prędzej od 70 poziomu, ale wyjątek jest jeden. Musicie mieć dobre umiejętności, więc na przykład jak przyjacie na przykład osobę, o nie wiem, na przykład Tygrysa, który ma 70 poziom i będziecie mieli na przykład od niego lepsze umiejętności, a to oczywiście was dodajemy. Napiszcie oczywiście kilka zdań od siebie, czy macie znajomości w grze, doświadczenie z innych PLN-ach, wstęp, czy macie za monety lub oponki, bo można też oczywiście za monety wejść, w razie czego będzie cały czas podwyższenie zasad, więc w razie czego nie mówcie, że na przykład w tym odcinku będzie 25
250 tysięcy monet, a okaże się, że będzie 300 tysięcy. Zasady niestety musimy zmieniać. Codzienna wpłata to oczywiście monety na jakiś wspomagacz lub oponki. Minimalny poziom właśnie warsztatu są na razie na czwartym poziomie. Będziemy oczywiście zwiększać kulta, żeby nie było właśnie czegoś spamu lub wyzywania. Wspomagacz na 50 na 50, czyli umiejętności i misji. Wyjątki możemy zrobić małe dla misji tylko. Jeżeli ktoś będzie nieaktywny przez 3 dni, dostanie oczywiście kika. Jeżeli ktoś napisze powód, że nie będzie, no to daje maksymum 5 dni. I oczywiście duża aktywność na HeloCoinach. Jeżeli będzie ktoś chciał, tu macie link do oczywiście rekrutacji, oczywiście na forum jest napisane. Jak ktoś wejdzie w Młotki Kalasa, to tutaj macie taki link, klikacie i was automatycznie przenosi do forum i na rekrutację. Rekrutacje tam było napisane wcześniej już chyba 2-3 dni temu postacie, więc na razie czego rekrutacja tam jest inna, bo tam pisze od 40 poziomu inne tam wymagania. No ale wiecie, 2 dni postacie, no to wiecie, nie da się oczywiście edytować, więc no cóż. Jakby ktoś się pytał, takie mam oczywiście umiejętności, duże nowe. Tu macie statystyki, zdobyliśmy oczywiście 2 trofeum, które 2 trofeum oczywiście przegraliśmy, 16 na 8 band. Walki zazwyczaj w większości wygrywamy, no ale czasami w obronach wygrywamy też, bo dzisiaj się zdarzy, że obronę wygraliśmy, więc jeżeli będzie ktoś chciał, napiszcie w komentarzach lub na czacie tego, na wiadomościach tutaj, czy chcecie do drużyny. Ja oczywiście was sprawdzę i tyle. Dobra. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, zadanie nadzwyczajne oczywiście robię. A właśnie, jak będzie ktoś miał zadanie nadzwyczajne już zrobione, typ specjalny i ten normalny, to jak będziecie mieli trzeci etap, czyli ten typ specjalny niby plus plus, to polecam zdjąć cały ekwipunek oprócz gadżetu. Gadżet zostawiacie i broń rzucaną, te dwa rzeczy zostawiacie. I wtedy jak macie ten typ specjalny niby plus plus, tak niby mówię, to idziecie atakować i przechodzicie całe zadanie nadzwyczajne w kilka minut. Jeżeli będzie ktoś miał pełny ekwipunek, to się sprzeda w pekście i tyle. Więc w razie czego wystarczy, że zostawicie tylko gadżet, nieważne jaki będziecie mieli gadżet i broń rzucana. Ile wtedy lecicie na zadanie nadzwyczajne i zajmie to wam 5 minut przechodzenia. Może czasami wam zdarzyć, że na 10, na 10 na 10 na tym ogólnym już bosie możecie nie dać rady i czasami można przejść do no 3-4 góra razy, bo mi się czasami zdarzyło, że 3 razy przeszłam. I ważne czego tak. Jeżeli na przykład wygracie 8, 8, 9 walkę, sprawdźcie sobie, czy nie macie na przykład automatycznie już ubrane przedmioty, bo jak macie na przykład full ekwipunek, to może wam dać już automatycznie ekwipunek w środku. No, że będziecie mieli już ekwipunek włożony już. Więc w razie czego patrzcie się, czy nie macie ekwipunku włożonego, bo jak będziecie mieli włożone, to macie mniejszą szansę na wygraną w tych zadaniach zwyczajnych. Dobra, to tak, treningi tutaj nie muszę wam mówić, zazwyczaj treningi to biorę tylko zazwyczaj z punktami umiejętnościami, jak na przykład tutaj jest 2 punkty i biorę. Samym, że się zdarzy, że jest oponka, no to wiadomo, oponka to bierzemy. Pojedynki, ligę, no to nie muszę wam nic mówić. Lumpek się to tylko jedynie kupuję z rzucaną, żeby mieć potem na zapas. I co mogę powiedzieć? Mam oczywiście 3 towarzysze, jakbym chciał kupić, to bym miał może 10, ale no nie miałem monety. A po drugiej wolę tylko bonusa, bo miałem 3 razy popinka i to było po prostu na tyle. Dobra, no co chyba mogę wam chyba wszystkie powiedzące, bo dużo osób pytało, jak właśnie takim szybkim sposobem szybko wbiłem poziom, bo dużo osób się pytało na live'ach, jak szybko wbiłem poziom, no to właśnie na takim sposobem zdobywam te expy. Dobra. No to ja szybko oczywiście wybiłem jakiegoś kościoła. Mamy teraz w razie czego hedakoiny. Oznaczenie, czy trzeba zbierać te papieki, czy coś. Tylko oczywiście nie no, takie bez przesady, takie głupie, że więcej da na przykład mi Boże, więcej mi da monet, niż expa, z tego nie biorę. Dobra. Co mogę wam powiedzieć? Mniej więcej omówiłem, jak ja zazwyczaj w HeadZ, to konkurs wam mówiłem, jak wy co. Standardowo oczywiście zostawiam suba, lajka, napisanie komentarzy, chcę wygrać oponki i napisanie swojego niku. A właśnie, konkurs kiedy będzie trwać, bo zapomniałem o tym. Konkurs będzie trwać, już wam mówię.
w dniu 17 listopada. Więc macie ten weekend i następny weekend na zgłoszenie się oczywiście konkursu. I 17 dnia, czyli niedzielę, gdzieś tam w godzinach popołudniowych będą wyniki konkursu. Dobra. Więc będę chyba kończył odcinek chyba wszystkim mówiąc co i jak, więc w razie czego, jak będzie miał ktoś problem w kujówkach czy coś, piszcie w komentarzu lub na live'ach. Zawsze coś tam poprawię lub nie wiem, coś zmienię. Jeżeli będzie ktoś chciał oczywiście słuchać, bo dużo osób mówi, że nie umie oceniać, no to nie musicie mnie po prostu słuchać. Proste. Dużo osób nie wie, pisze, że na początku kondycji się nie trzeba dawać, a oczywiście źle, bo powinno dawać się w toksystaty. Dobra. Więc tak, kończę ten odcinek. W razie czego pamiętajcie o konkursie. Pamiętajcie w razie czego napisane w komentarzu, jakby ktoś chciał pomocy jakieś czy coś. Ja oczywiście udzielam oczywiście wszelkie pomocy. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam oczywiście odcinek się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam serdecznie oczywiście na Discorda, bo na 200 osób będzie konkurs. Oczywiście może na kolejne oponki lub na PS-e czy coś. Więc dzięki i na razie, cześć, miłego dnia lub wieczoru wam życzę. Cześć.